To jest nasze klasyczne Brookhaven, które na pewno bardzo dobrze znacie, ale w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w zakazane wersje Brookhaven. Będzie kilka takich wersji i te wersje będą naprawdę mega straszne. To będą straszne wersje Brookhaven RP, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę mega warto. Te gierki są po prostu przeepickie. Zostawcie też łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem już na samym początku, ponieważ filmy na tym kanale są codziennie i naprawdę bardzo warto subskrybować. Myślę, że filmy są naprawdę przekozackie, więc przechodzimy, słuchajcie, do pierwszej gierki. Pierwszą wersją nawiedzonego Brookhaven będzie Grzenna Brookhaven i tutaj ogólnie w tej gierce chodzi o to, że mamy Brookhaven i w tym Brookhaven goni nas, słuchajcie, Grzenna The Killer. Grzenna to jest jakiś fejkowy haker, no i słuchajcie, jesteśmy na tej gierce, sobie podgłośnie może. Wow, mamy mega straszną muzykę tutaj, posłuchajcie tego. Okej, muzyka jest naprawdę straszna, powinniście ją dobrze słyszeć i słuchajcie, mamy jakiś domek tutaj w ogóle, tutaj nie wiem, jakieś pakcie, tu jest jakiś mega straszny gość, jakieś obrazki Grzenny i słuchajcie, mamy jakąś syrenę, możemy coś klikać tutaj. A dobra, ta syrena wyje cały czas jakby. Okej, spoko. Dobra, zejdźmy sobie na dół i zobaczymy, czy mamy jakąś grzennę, czy coś w tym stylu. O dobra, mamy Grzefa The Killera, patrzcie. On tu goni jakiegoś graksza, ja mogę strzelać do niego. Ale słuchajcie, o, nic mu chyba nie, nawet nie mogę zrobić. Dobra, o, mam jakiś ten. Mam jakąś rzecz, która mi daje szybkość. Słuchajcie, spróbujmy tego, o dobra, spróbujmy tego Grzefa. On mnie może w ogóle zabić. Ej, dobra, on jest przerażający. Dobra, czyli słuchajcie, na tej mapce, dobra, muszę stąd uciekać jak najszybciej. Na tej mapce ogólnie, Brookhaven, chodzi o to, że mamy jakiś zabójców i oni próbują nas cały czas dorwać tutaj. Tam mamy jakiegoś kolejnego, patrzcie, to jest jakiś czarny gość. Widzicie go? Dobra, wygląda naprawdę przerażająco, wow. Dobra, on jest mega straszny, ale ta gra jest reklamowana jako grzenna w Brookhaven, więc jestem ciekawy, czy faktycznie naprawdę tutaj będzie ta grzenna. Ja na razie uciekam, ale grzenny, słuchajcie, nie widzę. Widzę różnych tutaj morderców, jakiegoś Grzefa The Killera, jakiegoś też czarnego gościa. Widzę, że mamy jakiś pistolet, niby się możemy bronić, ale tak naprawdę to nawet nie możemy jakby obrażeń tutaj im dać tym potworom. Dobra, mamy jakiegoś killera kolejnego, czyli słuchajcie, Tubers93, czyli haker. Dobra, pewnie znacie tego hakera, on jest bardzo popularny. Co to jest za lama? Patrzcie, jaka lama tutaj. Dobra, to nie lama, to jakiś renifer chyba. Co to jest w ogóle? Oh my god. To jest, dobra, to jest zabójca kolejny. Co się dzieje? O mój Boże. Dobra, ale Grzenny nie ma z tego, co widzę. Ale tak czy siak, nawet jeżeli Grzenny nie ma, to jest to, ale jest to jakaś klatka z podpisem Grzenna. Ej, ja tam Grzenny widziałem? Ale nawet jeżeli tutaj Grzenny nie będzie, to i tak jest to mega straszna podróbka, słuchajcie, z jakimiś mordercami. Ale jest tu jakiś gość, wow, patrzcie na tego gościa. Dobra, on jest przerażający, jest naprawdę mega straszny. Także mamy kilku morderców i oni cały czas próbują nas dorwać. I na tym polega ta gierka. Dobra, ciekawy dosyć pomysł na gierkę. Czyli słuchajcie, musimy po prostu uważać na jakichś morderców. O, dobra, tu mamy jakiegoś tubersa. Ale nie, Grzenny nie ma, Grzenny raczej w tej gierce nie znajdziemy. Kolejna gra nazywa się Brookhaven, ale jest to horror i ma bardzo dużo łapek w górę. Także zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda. Ja jeszcze nie wbijałem do tych gierek, słuchajcie. Okej, podgłośmy sobie ją. Mamy tu jakiś dźwięk? Chyba nie mamy. Dobra, tutaj raczej nie mamy dźwięku. Mamy jakąś piłkę, za bardzo nie wiem, o co chodzi. Wow, idzie coś do nas, patrzcie. Jakieś postacie, mamy jakiś samochód, wejdźmy tutaj. Dobra, i mamy jakieś postacie, patrzcie na to. Dobra, w tej grze jest jakiś dźwięk, ale jest naprawdę mega cichy. Mamy jakieś postacie i mamy samochód i po prostu musimy uważać, żeby te postacie nas nie zabijały. Ale to się strasznie baguje i cały czas nas te postacie zabijają, patrzcie. Dobra, nie wiem, co to są za postacie, ale wyglądają bardzo strasznie. To są jakieś czarne ludki z białymi oczami, tak jakby na całym ciele. No ciekawe, ej, tu jest jeszcze, patrzcie. Tu jest jakiś gość, który wygląda jak jakiś człowiek, patrzcie na to. Wow, ej, dobra, to jest przerażające, właśnie mnie zabił w tym momencie. No jest to ciekawe, ale słuchajcie, teraz, no nie, nawet nie mogę przeżyć, bo ten gość jest na spawnie i mnie cały czas tutaj. O, dobra, zablokował się i zniszczyli mi auto w ogóle. Dobra, jest to mega zbagowane, ale też mega straszne, słuchajcie. Dobra, spróbujmy wejść do tego auta i uciec stąd, zobaczymy, czy coś jest w dalszych częściach mapy. Na pewno jest w ogóle bardzo ciemno na tej mapie. Patrzcie, są porozwalane te jakieś rzeczy z tych postaci na całej mapie. Jest ona bardzo, bardzo ciemna i mam jakiś po prostu samochód. Dźwięków w tej grze nie ma, jakby była jakaś straszna muzyczka, to by było jeszcze lepiej. Ale dobra, widzę, że już nic tutaj więcej jakby nie znajdziemy. Dobra, tutaj nawet nie możemy wjechać, jest chyba jakaś niewidzialna ściana, bo nas zablokowało. W tej zakazanej podróbce Brookhaven po prostu chodzi o to, że mam jakieś postacie znowu, które nas zabijają. Tylko że to jest dużo straszniejsze, ponieważ tutaj jest mega ciemno i te postacie też są bardzo, bardzo właśnie straszne. O, a ta to już szczególnie, patrzcie na tego gościa. On wygląda mega przerażająco. Dobra, ta podróbka jest serio jeszcze bardziej zakazana, więc lepiej w nią nie wchodzić. Na końcu tego filmu przejdziemy sobie do najbardziej zakazanej i najbardziej strasznej podróbki Brookhaven.
Gloomhaven RP, jaką kiedykolwiek widzieliście. I mówię serio, ona będzie mega straszna, ale na razie mamy tutaj jakąś gierkę, która jest zatytułowana Horror Brookhaven. W ogóle została stworzona przez jakiegoś drzewinek i to jest chyba Polak, także zobaczymy sobie. Nawet dobra, on ma nick siema też. Dobra, to jest Polak, słuchajcie, to jest gierka zrobiona przez Polaka, także zobaczmy sobie, co tutaj on zrobił. Ja ogólnie już wchodziłem na te gierki, ale już nie pamiętam, co w nich jest, bo troszkę tych gierek przygotowałem, słuchajcie. Także uwaga, co my tu mamy? Czy mamy jakiś dźwięk? Dobra, czekajcie, podgłośnie. Okej, okay. Dobra, mamy dźwięk, słuchajcie. Mamy dźwięk, podgłośnie jeszcze trochę. Okej, okay. Dobra, jest klaun jakiś. Co jest? Dobra, i on mnie zabił jeszcze. Co się wydarzyło w ogóle? Nie zauważyłem tego klauna nawet. Gdzie ten klaun? A tutaj, dobra. Patrzcie, jest tutaj normalnie. O, dobra, muszę skoczyć. O, dobra, nie, znowu mnie zabił. Nie wiem, o co chodzi. Czyli kolejna, słuchajcie, podróbka, gdzie mamy kolejnego mordercę. Tu się jakaś krew w ogóle z nas wylała. Patrzcie, tu jest trup. To jest normalnie nasz trup. Co jest? Dobra, nie mamy jakiegoś klauna tutaj. Tutaj jedyne, co jest, to jest klaun morderca. Po prostu to jest w ogóle gierka zrobiona przez Polaka, więc mega szanuję, słuchajcie. O nie, mega szanuję, że Polacy robią takie gierki. Dobra, mega fajnie. Tylko, no ogólnie to jest to trochę zbagowane, bo nawet się nie możemy ruszyć. Kiedy ten klaun przyjdzie na spawna, to on nas ciągle zabija. Nic nie możemy zrobić. O, dobra, skoczyliśmy na fontannę i tak wygląda ten klaun. Ej, tu jest kolejny potwór? Tak, co to jest? Ej, tu jest kolejny potwór jakiś. Co to jest w ogóle? Patrzcie. Oh my god. Dobra, skaczę po głowie temu klaunowi. Dobra, nie, bo myślałem, że to jest inny gracz, ale to jest jakiś potwór też. Co oni robią ze mną? Kolejna gra nazywa się Brookhaven Horror 2023 i uwaga, co my tutaj mamy? Dobra, nie ma żadnego ciemnego tła, jeszcze sobie podgłośnie. Okej, okay, i co my tutaj mamy? Dobra, mam Hagiego Łagiego. Patrzcie, on na nas biegnie, widzicie tam? Widzicie Hagiego Łagiego? Rozwalił auto w ogóle. Dobra, ja się lepiej stąd szybko usunę. Co się dzieje? A tam jest jeszcze Ben. Okej, okay, mamy jeszcze też jakieś bronie. Weźmy sobie trochę broni i zacznijmy, słuchajcie, może strzelać do tych ludzi. Dobra, o, dobra, zabiłem Bena, patrzcie, ale kozak. Dobra, a to za chwilę też spróbuję zabić tego Hagiego Łagiego. W ogóle mega dziwnie jest kamerka ustawiona i jakby nie mogę tym ruszać praktycznie. O, dobra, spróbujmy teraz Hagiego Łagiego zabić. Zobaczymy, czy tam się uda. Trafia w niego, ale nie mogę. Dobra, o, dobra, mamy jakąś potężną broń. W ogóle fajna gierka w sumie, bo tutaj mamy kilka jakichś morderców, ale tutaj już mamy jakieś bronie działające. Możemy sobie fajnie ten... Ej, dobra, mamy latający dywan, serio? Nie gadaj. Dobra, tak, mamy latający dywan, co jest? I mamy Hagiego Łagiego, elo, elo Hagiego Łagi, troszkę się zbagowałeś, co? Pomóc ci może? Troszkę ci pomogę. Dobra, wiem, że chcesz mnie zabić, ale pomogę ci trochę, podniosę ci to auto, co? Może ci się uda wstać, chyba mu się nie uda, chyba już po nim. Chyba Hagiego Łagi skończy w ten bardzo przykry sposób. Dobra, mamy jeszcze jakichś innych morderców tutaj? Dobra, mamy Bena, który się odrodzi, spróbujmy go, słuchajcie. Dobra, weźmy sobie na dach szkoły, wejdźmy. I uwaga, bierzemy SMG i pyk, dobra, i pyk. Rozwalony Ben, mamy go dosłownie na dwa strzały. Także dosyć słaby ten Ben. Słuchajcie, mamy jeszcze jakichś morderców? Chyba nie. Mamy jakieś domki porobione. No ciekawa ogólnie gierka, jakby dodać więcej morderców, troszkę straszniejsza mam zrobić. Na przykład jakieś tło, na przykład jakąś muzykę. O, patrzcie, co tu jest. Dobra, jakieś, słuchajcie, pigi tutaj. Dobra, a zobaczymy, czy możemy pigi zabić, uwaga. Dobra, możemy chyba, bo chyba zabieramy życie. Spróbujmy. Ona się w ogóle mega zbagowała, bo jest w jednym miejscu i się nawet nie rusza. Dobra, spróbujmy, nie, chyba nie możemy jej zabić, bo ona ma chyba nieskończoność życia, tak mi się wydaje, patrzcie. Zabieramy jej cały czas, a jakby to nie wychodzi. Tutaj mamy jakiegoś trupa, nie, no nie wiem o co. Dobra, Piggy nas zabiła, ale się nie rusza. Mamy w ogóle jakąś wyrzutnię rakiet. Jeżeli to działa, to ja nie wiem, spróbujmy to, słuchajcie, wykorzystać gdzieś, uwaga. Działa, i kozak. Dobra, spróbujmy to na przykład na Hagi Wagi, może mu pomożemy w ten sposób, uwaga, pyk. Dobra, ej, gdzie to? To nawet nie wybuchło. Dobra, spróbujmy tego policjanta, uwaga, pyk. Dobra, policjant jest nieśmiertelny. A tam mamy szczura jakiegoś, patrzcie na to. O, dobra, strzeliłem szczura, ale nie da się go zabić chyba. Okej, okay. Ale słuchajcie, ej, tam mamy baconka. Patrzcie, tam jest taki smutny baconek. Ale to chyba nie jest gracz, co nie? Tak mi się wydaje. Nie, to chyba nie. Ej, mamy Jennę, dobra. Strzelam do ciebie, Jenna. O, dobra, ta bazuka jednak słaba, bo tu trzeba umieć trafiać, a ja nie umiem. O, dobra, nie umiem trafić. O, ach, dobra, wygoniłem tą Jennę. Nie, to nie jest gracz, to jest sad bacon. Nie smuć się, baconku, nie smuć się. Dobra, oj, ej, strzeliłem do niego, co jest? Patrzcie, życie mu zabrałem normalnie. Dobra, dziwna ta podróbka dosyć, ale dosyć w sumie śmieszna, ciekawa taka. Ej, spróbujmy jeszcze teraz w Jennę trafić, uwaga. Pyk, trafiłem w Jennę i niestety jest nieśmiertelna. No dobra, ciekawa podróbka, taka dosyć bardzo zakazana. I słuchajcie, spróbujmy teraz, o, na koniec w Bena. Dobra, i teraz słuchajcie, przejdziemy do najstraszniejszej podróbki i najbardziej zakazanej podróbki w Brookhaven RP, jaką kiedykolwiek tylko widzieliście. I ostatnia podróbka nazywa się w ten sposób: Brookhaven Yoshi New Update. I słuchajcie, jest ona dosyć popularna, ma prawie 200 tysięcy wejść. I słuchajcie, jest ona tak straszna, że ją jako jedyną zapamiętałem, jakby wiem, co jest w środku. I słuchajcie, są takie głośne dźwięki w tej grze, że aż musiałem, słuchajcie, wyciszyć praktycznie na maksa.
Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w jakimś tutaj pomieszczeniu, co nie? Mamy sprint off, sprint on, no i słuchajcie, weźmy sobie sprinta, czekajcie, zrobimy takiego trika, o, dobra, i teraz, słuchajcie, możemy wyjść, także wyjdźmy i jesteśmy na mapie Brookhaven. I słuchajcie, na tej mapie, jak widać, ona jest już dużo straszniejsza, mamy jakąś mgłę, jest noc, ale słuchajcie, tutaj, na tej mapie jest mnóstwo przerażających potworów, one są naprawdę przerażające, a dodatkowo nie da się przed nimi uciec praktycznie. Muszę najpierw znaleźć takiego jednego potwora, chociaż, słuchajcie, bardzo nie chcę, ponieważ jest to mega straszne. Te potwory wydają naprawdę mega straszne dźwięki z siebie. Nie mogę teraz aktualnie żadnego znaleźć. A kiedy wbiłem ostatnio na tą gierkę, to było naprawdę strasznie. Mega straszne dźwięki, mega dużo tych właśnie potworów. Ale teraz nie wiem, muszę chyba, słuchajcie, jakiegoś znaleźć sam po prostu. O, dobra, jest pierwszy. O! I słuchajcie, mamy pierwszą mega głośną tutaj muzyczkę. Słyszycie to, co nie? I tak ekran nam się, słuchajcie, tutaj pojawia. Najbardziej jest to straszne, kiedy jakiś właśnie bot nas weźmie z zaskoczenia, bo patrzcie. To akurat nie jest mega straszny bot, ale jest dużo straszniejszy, ponieważ są kilka takich. O, on teraz goni, słuchajcie, jakiegoś graksza. O, tam jest jakiś kolejny, patrzcie na to. I słuchajcie, tam jest jakiś Jeff the Killer, on jest przerażający. Jedynym sposobem, żeby jakby, słuchajcie. I dobra, on chyba leci na mnie. On leci na mnie! Nie! Dobra, już się, słuchajcie, ekran zmienia. Okej, i ostatnim, właśnie, jedynym jakby wyjściem, żeby się, słuchajcie, obronić stąd, to jest właśnie wejście do tej bazy, ale patrzcie, jak jest głośno. To jest po pierwsze. Po drugie, mega nam się ekran zmienia. Dobra, i ucieknę stąd, żeby wam pokazać mniej więcej. Okej, i czy oni nas gonią? Dobra, niech nas gonią we dwójkę najlepiej. Ej, gdzie oni są? Co jest? Dobra, tutaj jest, dawaj. Goń mnie, on się chyba zablokował, patrzcie. Zablokował się ten gość, ale wygląda mega strasznie. I też kiedy nas zabije, to jest w ogóle mega straszna muzyka, mega głośna. O, i tak on wygląda, mega przerażający. Najgorszy jest ten ekran. I słuchajcie, połączone z tą muzyczką, bo to wygląda mega po prostu strasznie. Nie wiem, czy pokazałem wam wszystkie boty, chyba nie, bo z tego co pamiętam, to są jeszcze takie dwa mega straszne. Tak, był jeden taki mega straszny, taki najstraszniejszy z tych wszystkich, ale słuchajcie, nie wiem gdzie on jest, nie wiem, czy mi się go uda wam pokazać. No ale musicie przyznać, że ta podróbka, to zakazane Brookhaven, wygląda naprawdę strasznie, co nie? To wygląda przerażająco. Słuchajcie, nie możemy też zmieniać jakby kamery, muszę mieć pierwszoosobową. O, dobra, jest, patrzcie. O. Dobra, wydaje jakąś mega straszną muzykę. Skacze tutaj, nie wiem co się dzieje. Dobra, i kiedy się tylko do niego zbliża, to jest mega straszny, słuchajcie, właśnie obraz i mega straszny dźwięk. Najlepsza ta gierka jest wtedy, kiedy, słuchajcie, jakiś bot nas właśnie weźmie z zaskoczenia. To wtedy jest mega strasznie, bo nagle wam się robi mega głośna i straszna muzyka, i jeszcze macie taki ekran, co nie? Także to jest mega straszne, ale kiedy tak, słuchajcie, chodzicie, to może aż takie straszne po prostu nie jest. Ale tak czy siak. No uważam, że jest to mega straszna i zakazana podróbka. Oj, jestem chyba mega blisko tego. Patrzcie. Dobra, tutaj jest ten Jeff the Killer, coś takiego. Patrzcie na to. Wow, dobra, mega straszne. Nie polecam wam ogólnie grać w te gry, ponieważ wyglądają one naprawdę mega przerażająco. Wy napiszcie w komentarzu, czy będziecie w nie grali, chociaż ja naprawdę nie polecam, bo ta gra jest wyjątkowo straszna. Ja prawie dostałem zawały, słuchajcie, kiedy grałem w nią pierwszy raz. Tak więc to jest na tyle. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia już jutro na kolejnym odcineczku. Siemaneczko!